chwilą w ogóle, co nie? Wielkie dupy. Ej, patrz, tu jest jajeczko i... Jajeco. Tak? To może będzie mała na to. Można zarzucać do przodu. Ślicznie. Mogę zobaczyć to jaje, co? Jest to konek. Jest to konek. Mamy rybkę nad Wisłą. Teraz zobaczymy. Wymiarowy? Wygląda na wymiarowy. Ładny bardzo. No właśnie, dlatego ty masz pierwsze, a ja mam drugie. Cóż to będzie? Akoń. Jej, okoń. Ja się odbieram. Zostaw, no daj Otusiowi teraz. Nie wierz się, okoń. No? Ta jakaś może być ciekawsza. Muszę ją zobaczyć. Ja też. Nie, no jest okoń. Okonek jest. O, ładny, ładny. No i co, jesteśmy nad Wisłą. Aha, okej. No, jesteśmy nad Wisłą. Miały być sumy tutaj ustawione. Pędka, synka, a są okonie. To trochę różnica jest. No właśnie, no teraz okonie zamiast ten. A tutaj z chłopcami jestem. Oti jest. Tam Wiktor. No i tak sobie łowimy. Oti tam grunt ma postawiony. No. I tak sobie. I tak sobie właśnie łowimy, no. Próbowałem spinningu, trochę zaczepów tu jest sporo na główce, dookoła w zasadzie, więc sobie dałem spokój, bo chciałem trochę na jiga spróbować sandacza, ale no jest ciężko, no tych zaczepów jest multum, straciłem kilka przynęt i sobie odpuściłem, a jednak ten ultralight to jest niezawodny i no, zawsze można trochę połapać na niego, jest przyjemnie. No wiatr dzisiaj oczywiście duży jest. Trochę kłopotliwy, ale jeszcze się da rzucać. No główka tutaj 1,5 grama w sumie, to też maluśko, ale przynajmniej w zaczepy tak nie wchodzi. Natomiast właśnie plusem jest to, że a tu na tego rzuciłem. Plusem jest to, że nie wchodzi w zaczepy właśnie, że płytko pływa, no i na okonie to działa. Ale suma ciągniecie. Oho! Albo zaczep. Ło! Wielki, co? To zaczep. No dobra, miejscówka jest dość ciekawa. Tylko jeszcze, żeby ryby chętniej brały, to już w ogóle by było super. I żeby wiatr nie wiał. Ale trzeba się zwijać, tak więc... Dzisiaj 3 okonie. Połowione, ale fajnie spędzony czas. O, kaczka płynie jeszcze, a tutaj w ogóle dzisiaj wypłynęła taka wielka foka, naprawdę taka fajna, duża była ten. Wynurzyła tutaj w tym miejscu, wynurzyła łeb i chwilę popatrzyła i się zanurzyła. No, a więc subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, to będę tam nagrywał więcej fajnych filmików jakichś. Trzymajcie się, hej!